Jezus powiedział do swoich uczniów: chodźcie, posilcie się. Wziął chleb i podał uczniom. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Pana Jana Marczaka, dowódcy Kościelnej Służby Porządkowej, to tu stół przy Kościele w Warszawie na Żoliborzu. Księże, kochani parafianie, mam wielką radość z tego tytułu, że przybywamy po raz wtóry. W ubiegłym roku, w październiku, przynieśliśmy krzyż od grobu księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj przyszliśmy równie radośnie z relikwią błogosławionego księdza Jerzego. I chcielibyśmy złożyć wyrazy podziękowania. Poprzednio, w październiku ubiegłego roku, złożyliśmy takie dziękczynienie, wyrazy podziękowania i dzisiaj uzupełniamy. Coś się dzieje z mikrofonem, ale to wszystko w porządku. Szanowni księże proboszczu, szanowni kochani parafianie, ten krzyż, który postawiliśmy w ubiegłym roku tu na ziemi, w tym parku pamięci poległych pod Smoleńskiem, był 47. krzyżem postawionym w ciągu 30 lat. Pierwszy krzyż stanął na Górze Krzyży w Szablach na Litwie, 10. rocznicę śmierci księdza Jerzego, a w ubiegłym roku, w październiku, właśnie u Państwa, tu w Trzebowie. I kochany księże, proszę, serdecznie dziękujemy, bo w ten sposób przewimy kult księdza Jerzego. Błagamy w tych pielgrzymkach po gratyfikacji o kanonizację dla Ojca Świętego Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki i kardynała Stefana Wyszyńskiego o jego beatyfikacji. I pozwolę sobie tutaj odczytać króciutko treść tego podziękowania. Szanowny pan Marek Martynowski, senator RP, w podzięce za okazane nam serce i za szczodrość i za polską gościnność prosimy przyjąć od pielgrzymów album Zwyczajna, Niezwyczajna, parafia u grobu księdza Jerzego Popiełuszki i replikę krzyża przyniesionego zorganizowanej w październiku 2012 roku autokarowo w pierwszej pielgrzymce dziękczynno-błagalnej od grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu do Płocka Trzebowo. Pielgrzymka jest dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki i błaganiem o ich kanonizację oraz prośbą o beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Pielgrzymujący z krzyżem to członkowie Kościelnej Służby Porządkowej, Totus Tuus i NZZ Solidarność z całej Polski. Służby informacyjnej, medycznej, dyżurne, aktorów, muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pełniących od 28 lat honorową, całodobową służbę i wartę przy grobie kapłana męczennika Jerzego Popiełuszki. Jest to drugi po grobie nieznanego żołnierza lub przy którym pełnimy wartę całodobową, honorową. I staropolskie Bóg zapłać składają organizatorzy pielgrzymki. Ksiądz prawa Tadeusz Bożełko, proboszcz parafii świętego Stanisława Kowski w Warszawie, Jan Edward Marczak, Marek Mielewski, Ignacy Kiski, Henryk Krowicki, Andrzej Mylak, Ryszard Barczak, Wesław Majewski. Proszę przedstawiciela pana senatora, który przesłał nam tylko pozdrowienia z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie był akurat w drodze w czasie rajdu rowerowego, które wiódł do Krakowa bodajże. To poprosimy księdza proboszcza o przekazanie.
jest przedstawiciel? Czy jest przedstawiciel, tak? Z biura tutaj senatorskiego, to prosimy. To poprosimy tak księdza proboszcza o przekazanie później panu senatorowi replika i album o parafii zwyczajna i niezwyczajna. I następny pan, któremu chcę podziękować z serca, szanowny pan Marek Moderacki, radny Rady Powiatu Płockiego. Treść podobna do tej, którą wcześniej odczytałem. Czy jest pan? Jest, jest. Marek. Bardzo proszę. Jeszcze raz w imieniu moich kochanych przyjaciół serdecznie ich zapraszam. Bardzo proszę. Następny dokument podziękowań za okazane nam serce i za szczodrość, i za polską gościnność. Bardzo prosimy pana, szanownego pana Piotra Rutkowskiego, radnego Rady Gminy Stara Biała. Proszę teraz mam taką wielką niespodziankę. Kochany księży, proboszczu, księży w imieniu. Tutaj jest, stoi obok mnie, mający takie z natury rzeczy od Pana Boga otrzymane zdolności naturalne. 30, ponad 30 krzyży, to jest tu wykonawca nasz kochany. 25 lat, 28 lat, 25 rok pełniący wartę przy grobie księdza Jerzego, Ignacy Kiński, 100, ale i dowódca grupy Cieniec. I chcemy tu przekazać księżę kochany certyfikat z krzyżem dla czcigodnego księdza Zbigniewa Kanickiego, krzyż z cząstką obudowy grobu księdza Jerzego Popieluszki, pobraną 6 kwietnia 2010 roku w dniu kanonicznego rozpoznania jego relikwii. Krzyż wykonał Ignacy Kicki, dowódca grupy siedleckiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus, pełniącej od roku 1984 służbę przy parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. I za zgodność pan Ignacy Kicki, Jan Edward Marczak i ksiądz prawa Tadeusz Bożełko, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popieluszki na warszawskim Żoliborzu. Serca kochany księdze, dziękujemy za to nasze zaproszenie. Dla nas zaproszenie. To święty list. Moi drodzy, nie wszyscy mogli przybyć do tego naszego miejsca. Przysłała pani Barbara Stasiak list do nas, który pragnę teraz odczytać. Szanowni organizatorzy uroczystości 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej połączonej z przekazaniem relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Szanowny księże proboszczu, drodzy parafianie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystości 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej w parafii świętego Aleksego w Płocku. Niestety nie będę mogła być obecna, gdyż zaczynały mnie inne obowiązki. Duchem jednak jestem z państwem, łącząc się w modlitwie i pamięci. Od dawna z uznaniem i wdzięcznością myślę o unikatowej w skali kraju inicjatywie uhonorowania ludzi, którzy zginęli w największej po II wojnie tragedii narodowej. Park Pamięci w Płocku to dla mnie miejsce szczególne, będące wyrazem państwa dobroci, miłości i bezinteresowności. Jest to szczególny dar serca, za który jestem głęboko wdzięczna.
Dziękuję także za pamięć i modlitwę w intencji rodzin. Z radością myślę o tym, że od dziś modlitwą będzie towarzyszył piękny relikwia z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wzoru jego osobowości i wstawiennictwa bardzo nam dziś potrzeba. Ci, którzy lecieli do Smoleńska, spełniali swój patriotyczny obowiązek w imieniu naszym, całego narodu, udali się pochłonić pamięci i złożyć hołd ofiarom zbrodni NKWD na nieludzkiej ziemi. Katyń i Smoleńsk to dwa miejsca już na zawsze splecione będą ze sobą w naszej pamięci i połączone wspólną datą obchodów. Wśród nich był mój mąż, Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Całe swoje dorosłe życie poświęcił Polsce i zamierzał nadal to robić, bo jak mawiał, dla Polski warto pracować. Ze wzruszeniem myślał o tym, że mój mąż, podobnie jak wszyscy, którzy byli w samolocie, ma swój dom w Parku Pamięci parafii świętego Aleksego. Bogata i głęboka symbolika drzewa dębu nawiązuje do długowieczności, mądrości i siły. Władysław Stasiak, historyk z wykształcenia, przypomniałby w tym momencie, że w cieniu dębu od zarania dziejów odbywały się najważniejsze wydarzenia, koronacje, sądy, narady. Wierzę, że tak jak drzewo rosnące, rosnąc niesie ku niebu, tak pamięć o ludziach i ich dziele nieść się będzie przez wieki. A choć wierzę mocno, że nasi bliscy żyją w niebieskich przestworzach, tu na ziemi żyją w pamięci i modlitwie nas żywych. Z wyrażami szacunku, Barbara Stasiak. Prosimy także o zabranie głosu dzisiaj przedstawiciela rodzin osób, które zginęły, pana Mieczysława Ziętka, ojca pilota Artura Ziętka, nawigatora. W imieniu rodzin, a szczególnie rodziny świętej pamięci kapitana Artura Ziętka, nawigatora TU-154M, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej. Płockim Parku Pamięci Katyń Smoleńsk 2010. Dziękuję inicjatorom przedsięwzięcia, czyli parafii świętego Aleksego, a przede wszystkim proboszczowi parafii w Trzepowie, księdzu Zbigniewowi Kaniewskiemu. Pamięć o przyszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość, jak mówił papież Jan Paweł II. Pielęgnowanie pamięci jest dla nas szczególnie ważne w tych trudnych czasach dochodzenia do prawdy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku, gdyż naród, który traci pamięć, traci sumienie. Pamięć daje wsparcie w bólu, siłę w dźwiganiu krzyża, nadzieję na zwycięstwo prawdy i wiarę w ludzi dobrej woli i Boże miłosierdzie. Jeszcze raz gorąco wszystkim dziękujemy. Bóg zapłać. Naszą zewnętrzną formą łączności z rodzinami będzie róża z biało-czerwoną kokardką. Proszę, żeby podeszły rodziny i którzy mogą, przedstawiciele, i odebrali ten kwiat, który jest takim znakiem naszej łączności z wami.
prosić? Mam. Dla syneczka, bo się cały czas opiekuje. Mój drogi, dzisiejszy dzień to jest dzień 14 kwietnia. 14 kwietnia 1966 roku, właśnie dzisiaj, otrzymał chrzest książę Mieszko I. Więc to dzisiejsze nasze spotkanie i ta modlitwa ma szczególny charakter w tym szczególnym dniu. Prosimy o zabranie głosu pana Kazimierza Urbaniaka.